Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania okręt amerykański krążownik premium 5 tieru, który dostałem w prezencie podczas grania z Turokiem na streamie u niego w czołgi. Zresztą ten materiał widzieliście u mnie na kanale. Marblehead jest prezentem, za który bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście naprawdę nie trzeba było. Jest to bardzo miłe, kiedy dostaję od Was prezenty, zwłaszcza że no, World of Warships no, to jest mój, nie licząc śmiesznej akcji z Tyrpicem, o której pewnie jeszcze kiedyś powiem, no to jest mój pierwszy prezent, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Co do krążowników 5 tieru, czyli Marblehead, ewentualnie Murmansk, który jeszcze posiadam, no granie nimi dla mnie nie jest łatwe. Nie potrafię grać na razie krążownikami. Dlaczego? Po pierwsze, przyzwyczajony jestem do pancerników, które potrafią coś przyjąć. Niestety krążki za bardzo przyjąć nie potrafią. Szybko im te HP-ki się kończą, bo mają ich dużo mniej, no i pancerz też nie ten. I druga ważna rzecz, to co wspominałem, piątki często rzuca na siódemki, a tam takim krążownikiem, jeżeli ja mam zasięg niecałe 13 km, kiedy muszę walczyć z okrętami 2 tiery wyżej, które mają zasięg dużo, dużo większy, nie jestem w stanie za wiele im zrobić. Do tego na Marbleheadzie nie miałem kredytów, czy tam nie miałem dublonów, żeby kupić sobie jakiegoś bardziej ogarniętego dowódcę, więc zacząłem od takiego podstawowego, więc jest po prostu słaby. No i sam okręt, z tego co rozmawiałem z bardziej doświadczonymi graczami, ma opinię dość przeciętnego, więc pożyjemy, zobaczymy jak to będzie szło. Na razie na Marbleheadzie nie miałem żadnej bitwy przyzwoitej nawet. Wszystko było bardzo, bardzo słabe. Zresztą na Murmańsku również nie potrafię się odnaleźć na krążownikach, ale nie zmienia to faktu, że czasami chcę coś zagrać, no zwłaszcza że to jest prezent, więc poczułem się zobligowany do tego, żeby chociaż wykręcić jakąś bitwę, z której byłbym zadowolony. I ta bitwa pod jednym względem jest tą bitewką, zobaczycie pod koniec. No i też, no jest to też dobry moment, żeby właśnie tego Marbleheada Wam pokazać, że coś takiego mam i że coś takiego przede wszystkim dostałem. Mapa jest jaka jest, każdy widzi. Płynę sobie w okolice C. Nie jestem tutaj akurat sam, tylko płynę jeszcze z jednym krążownikiem, do tego pancernik, więc jest całkiem nieźle. Pierwsza rzecz jaka tutaj w głowie, przejąć punkt C, dlatego że straciliśmy już kapa B, a o kap A jest walka, więc skoro C jest możliwość przejęcia, to trzeba tego kapa zrobić. No i na razie nie widać nic, żadnego okrętu przeciwnika, co jest dość dziwne, no ale jakich nie ma, to nie ma, możemy płynąć. Na lewo obok mnie jest Svetlana, za chwilę wykonam pewien manewr, który pewnie tą Swietlanę wkurzy, bo na jej miejscu też bym się zdenerwował. No ale zrobiłem jak zrobiłem, zaraz wytłumaczę o co mi chodziło. Grałem na żywo z Turokiem tym okrętem, no nie szło. Zresztą w ogóle w tamtym nagrywaniu na żywo za bardzo nie szło. Nie mam jeszcze tego wyczucia na krążownikach, gdzie popłynąć, gdzie nie popłynąć, kiedy, jak zagrać. Do tego też to podpalanie. Nie mam kapitanów, na którym mam perki, ten perk poprawiający podpalanie i czasami mnie to wkurza, że walę, podpalić nie mogę, a sam jak gram pancernikiem dostaję podpałę po pierwszej stronie. Już mówię co chciałem zrobić. Płynie kiedyś. Widzę już, że tutaj odbija, no ale skoro zdecydowałem się na ten manewr, to stwierdziłem, że i tak wystrzelę torpedy, o tak gdyby, i odbiję tutaj w ten przesmyk. Oczywiście Svetlana teraz ma prawo jak najbardziej się wkurzyć, bo no po prostu przecinam jej drogę, no ale musiałem już to zrobić w tym momencie. Nie chciałem też być tym, który wypłynie na pancernik pierwszy, bo to nie było sensu. Svetlana, jak widzimy, znowu puściła torpedy w przesmyk, gdyby tutaj coś stało. Nie wiem, czy właśnie ten kierowca tej Svetlany to jest, być może się Deadstream, więc tu ktoś mnie rozpoznał, miło, pozdrawiam. Przepraszam Cię za ten manewr, no ale jakoś tak w mojej głowie było, żeby to zrobić. Płynę przesmykiem i tu się szczerze mówiąc trochę bałem, że wypłynę na jakiś pancernik albo na coś, ale widzę na razie nic nie ma, no to będę odbijał w prawo. I chciał zajść ten pancernik od prawej, znaczy od boku, tak? Widzimy Knysia, poszły tam torpedy, ale oczywiście do niego nie dojdą, on tam odbijał. Dlaczego chciałem podejść go z tej strony? Dlatego, że on zaraz skupi uwagę na pancerniku moim, który wypływa z linii 9-10 i liczyłem na to, że spokojnie będę sobie go oklepywał. Już tu się nastałem, a nagle, zobaczcie, wypływa mi Kuma. Bokiem mam załadowane pociski odłamkowo-burzące, więc puszczam serię z odłamkowo-burzących. Od razu puszczam najpierw torpedy, bo wiem, że będę robił zwrot i tak, bo on, Kuma również dysponuje torpedami, więc chciałem uciekać od tej Kumy. Puściłem torpedy i odbijam od razu, muszę zmieniać kierunek, bo miałem gdzieś tam w głowie, że może ta Kuma będzie chciała wywalić torpedy. Kuma robi dobrze, wali z pepeków, dlatego ja również teraz przełączyłem się już na pepeki. Jest tu walka krążownik-krążownik i to jeszcze krążownik niezbyt opancerzony. Jest szansa w Kumę wbijać i zobaczcie, tak się kolega zagalopował, że on nie wziął pod uwagę tego, że ja mogę wystrzelić torpedy i jedną torpką dostał zalanie. On również torpedy puścił, uniknąłem i teraz zobaczcie, jak ładnie weszła cytadela, kolega odwinął się bokiem, idealnie teraz, żeby go łoić i weszły kolejne dwie cytadele, w sumie trzy cytadele w Kumę i została ona zatopiona. 24 000, tutaj mi wypływa Izislaw, od razu odbijam i będę stąd spadał, bo wiem, że on już pewnie te torpedy wysadził, tak jest, puścił i oczywiście fucking cheating count. To, co wspominałem w jednym filmie. Ludzie mnie wyzywają od cheaterów. Cholera wie dlaczego tak naprawdę. Przecież to nie było tutaj nic strasznego. Poza tym też sami pisaliście, żeby na krążkach przerzucać się na pociski przeciwpancerne, walcząc z innymi krążownikami, zwłaszcza kiedy są do Was burtą, a idealnie ta Kuma się do mnie ustawiła, więc niech ma pretensje do siebie. Odpaliłem radar, gdyby ten niszczyciel chciał podpłynąć bliżej. A do tego też puściłem w chmurę torpedy, dlatego że niektórzy kapitanowie niszczycieli mają tendencję do stania w dymie, co jest sporym błędem. Już kilka niszczycieli udało mi się w ten sposób zatopić, że puszczałem mniej więcej torpedy, czy tam z gremia, z czego jak coś tam próbowałem grać, czy z jakiegoś krążownika, w którym te torpedy miałem, puszczałem torpedy w środek dymu i kilka niszczycieli w ten oto sposób zatopiłem. Puszczam torpedy, gdyby Izislaw chciał popłynąć prosto, ale widzę, że odbił, więc te torpedy pójdą na zmarnowanie. On również liczył na to, że wypłynę za wyspy. Spodziewałem się tego, że te torpki tam odpali, więc zakręciłem i płynę dalej. Niestety mamy już dużą stratę w okrętach. 4 okręty jesteśmy w plecy. Mamy stracone... Tracimy 2 kapy. Są niestety przejmowane. Siły, które poszły w stronę A, przegrywają. No tutaj te 2 okręty, właściwie 3 okręty, które poszły C razem ze mną, idą bardzo, bardzo szeroko, więc zanim gdzieś do bitwy dopłyną, to potrwa, więc już tak naprawdę teraz widać, że ciężko będzie wygrać tę bitwę. Svetlana jest na punkcie, na kapie B. Płynąc do kapa B będę też pod ostrzałem pewnie okrętów znajdujących się na A, więc w tym momencie stwierdzam, że no nie ma co wariować i tam płynąć na misję samobójczą na razie. Postaram się jeszcze coś tutaj tą Swietłanę obstrzelać. Tu znowu jest ten Izislaw, tam widzicie Miogiego. Odbijam teraz, dostaję pożar. Oczywiście naprawkę zużywam już od razu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł używać naprawkę. Na pancerniku nie zużywam, bo po pierwszej podpale. No, ale jednak na krążku mam dużo mniej hapeków i każde hapsy są na wagę złota. I teraz pojawia się lotniskowiec, który zaspał. Stwierdziłem, trudno, bitwa będzie ciężka do wyjęcia, biorąc pod uwagę, jak daleko mam od kapów okręty. Ja sam nie dam rady tutaj, więc skupię się na tym, żeby po prostu zrobić wynik sobie lepszy. Biorę na cel ten lotniskowiec, chcę go podpalić, żeby nie wypuszczał tych swoich komarków. Udało się, podpała do tego cytadela. Oczywiście z tego, co zauważyłem, z burzaków cytadele w te lotniskowce niskich tierów nawet często wchodzą. No i widzicie, kolega w lotniskowcu ładnie się pali, zbiera teraz obrażenia. Kolejny raz go podpalam. Zużył chyba już teraz, tak, zużył naprawiaczkę, natomiast no teraz się już raczej nie zgasi. Kolejna podpała, No on już jest na wykończeniu, traci HP-ki, ja zyskuję uszkodzenia, 43 000. Już byłem w tym momencie zadowolony, bo to była do tej pory najlepsza moja bitwa na Marblehead. I no cóż, wynik indywidualny jest przyzwoity. Fajna była akcja z cytadelami, z Kumą. I teraz płynie Svetlana, więc stwierdzam, dobra, Dead. I tak ta bitwa raczej jest przegrana. Odbijaj, idź na Svetlanę, idź na tego niszczyciela. Jestem krążownikiem, więc nie mogę przyjąć za dużo, nawet próbując tego kapa robić, no ale trudno, no spróbuję odbić kapa B, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pancerniki moje są zbyt daleko, no i mamy już duże straty, jesteśmy rozrzuceni, kiepsko to wygląda. Svetlana płynie bokiem, więc zobaczcie, mam załadowane burzaki, pierwsza salwa pójdzie z burzaków i ładuję pepeki. Kolejna ważna rzecz, staram się ustawiać mimo wszystko dziobem do walki z innym krążownikiem, żeby nie przestawiać mu boku, bo dzięki temu troszkę zyskuję, nie ma mi łatwo wbić cytadel. A zobaczcie, jak Svetlana ładnie płynie, trach, proszę bardzo, cytadela weszła, idzie kolejna salwa pocisków przeciwpancernych, on troszeczkę odbił, ja też źle przycelowałem, Svetlana jest na dobicie, idzie kolejna salwa. Dziękuję. Kolejna cytadela trafiona, chociaż kolega miał już 311, teraz ryjem prosto w tę salwę, dzięki czemu nie weszło to jakoś bardzo tragicznie. Mam drugiego fraga, oczywiście Svetlana szła bokiem, bo była nastawiona, że puści torpedę, ja w nie wpłynę, na szczęście odbiłem. Moim zdaniem ryzyko przyjmowania cytadel bokiem, ryzyko przyjęcia dużej ilości cytadel kosztem wypuszczenia torped, w które niekoniecznie przeciwnik wpłynie, bo krążownik jednak umie manewrować, jest dość mobilny, to była głupota. Niestety, no, dzieje się to, co się ma dziać, przeciwników jest więcej, więc się rozpływają, praktycznie zaczną wypływać teraz z każdej strony. Ja wpływam w punkt B, żeby zacząć go przejmować, żeby coś odbić, ale no, strata punktowa jest nie do odrobienia, bo po pierwsze przeciwnik długo miał kapy. Druga rzecz, no pozatapiał sporo naszych, więc też tych punktów zyskał. Próbuję teraz tego New Yorka podpalić. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu na jakichś krążownikach, czy w ogóle na jakichś okrętach, którym walę z burzaków, nie licząc Ishizuchiego, no bo tam tego perka robić nie będę, bo się nie opłaca, będę miał perk z podpalaniem. A na razie zobaczcie, sypię w tego New Yorka. To celowanie moje też jest takie średnie, ale udaje się. Poszła podpała, no ale gdzie bym nie popłynął, jest już źle. Mogłem oczywiście się gdzieś wycofać, ale to i tak by niewiele dało, więc staram się być tutaj na froncie akcji. Teraz trochę w Kynysia walimy. Cały czas gdzieś tam ten punkt B staram się przejmować, już skoro się na to zdecydowałem, to tego się trzymam. 62 000, torpedy puszczam od tak po prostu, gdyby ten Kyniś odbił czy coś, wiadomo, że raczej nic z nich nie będzie, ale w tym momencie udało mi się odbić punkt i tak już jest to bez sensu, bo ponad 900 punktów ma przeciwnik, ale zawsze dodatkowy exp za przejęcie kapa i odbijam teraz na Königsberga, idziemy na Königsberga, poważnie teraz zbieram, Königs dostał po sterze, do tego dostał podpałę, zużył naprawiaczkę, tutaj spierdzieliłem ten strzał, odbijam teraz w stronę wyspy jeszcze, żeby się schować przed tym oczem i zobaczcie, znowu pociski przeciwpancerne, bo idealnie był bokiem, wchodzi cytadela, kolejne zatopienie, trzeci frag na 5 zatopionych okrętów wroga, 3 fragi moje i niestety stało się to, co się stać musiało, Kynisiowi weszła salwa. Nie zdążyłem uciec, no i cóż, no tak to niestety bywa. W każdym razie, no ja z tej bitwy indywidualnie jestem zadowolony. Prawie 70 000 udało mi się nabić, więc jak widać, można na tych krążowniku coś zrobić, tylko trzeba po pierwsze się postarać, drugie trzeba mieć szczęście. No niestety, no trzeba też pograć, żeby nabrać doświadczenia. Mam nadzieję, że bitewka pomimo porażki i tak Wam się podoba. No i widzicie, jeszcze raz wielkie dzięki za ten prezent. Dzięki niemu mogłem zrobić ten materiał. Jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście to zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. Dajcie też znać w komentarzach, czy macie ten okręt i jak nim grać i co Wy o nim sądzicie. A teraz zobaczmy, bo bitewka się skończyła. Zobaczmy sobie Wyniki, cóż to tam udało się w tej bitewce zrobić? No, 8 cytadel, jak na mnie to jest szok. Zobaczcie, topowy wynik Expa 927, ogromna przewaga pod względem Expa nad resztą drużyny, więc to też jak gdyby świadczy o jakości tej drużyny. Po moim wykryciu tylko 3000 uszkodzeń, myślałem, że może trochę więcej. Potencjalne uszkodzenia 611 000, nie wiem jak to jest liczone, śmiesznie to czasami wygląda. No a czysto zarobione 260 000, całkiem zacnie. No i cóż, to tyle na dzisiaj, dziękuję, cześć.